Witam Was, moi drodzy. Tak, ostatnio tak sobie czasem przeglądam przeróżne ciekawe wiadomości. Nie lubię tego zbytnio przeglądać, ale przeglądam to praktycznie z humorem, kiedy widzę przeróżne cyrki świata, cyrki małp, że już to tak to nazwę. Co tam ta nasza wspaniała Unia ostatnimi czasy nam wymyśla? Ale będzie coś fajnego, będzie coś naprawdę fajnego. Może już to słyszeliście, może tego nie słyszeliście, ale do tego sobie przejdziemy, ponieważ no jak wiemy, mamy wielkie ratowanie klimatu na przeróżne sposoby, żeby to po prostu nam się tutaj wszystko nie ocieplało. Jak ostatnio na drugim kanale w sobotę wam puściłem film, gdzie było tysiące lat temu wielkie ocieplenie klimatu, że całe cywilizacje poupadały, które były odcięte od portu i gdzie nie było żadnej technologii. Także ja się pytam, skąd tam się wtedy to ocieplenie wzięło, skoro nie było technologii, nie było aut, nie było nic. I tak to sobie wszystko obserwuję ostatnimi czasy. I pomysł goni pomysł i co jeden to jest naprawdę coraz to bardziej egzotyczny. Najbardziej to mnie śmieszy jeden z tych pomysłów tego, że no palenie drewnem to wiecie, to jest B i to tak nie może być, no bo przecież się ziemia ociepla, moi drodzy, przecież drzewo zawsze było naturalnym surowcem odnawialnym. Więc co to są za farmazony, że drzewo zanieczyszcza i tak dalej. Po prostu ludzie nie mają pojęcia, jak palić tym drzewem. Ja wam kiedyś zrobiłem taki film, że drzewo ma być dobrze przesuszone i wszystko. Jak to palić? Że wtedy nie ma nawet dymu z tego pieca, nawet nie widać, że jest ogień zapalony. To jest jeden z takich rzeczy. Ale najlepsze z tym wszystkim to jest po prostu kolejny pomysł też, który dotyczy drzew. No ciekawe, czy ten pomysł im przejdzie, czy też się rypnie, bo pewnie będziecie myśleli, że to jest żart, ale to nie jest żart, to nie jest prima aprilis. Wiecie, że papier toaletowy, aż mi to przez usta nie chce przejść. To jest takie śmieszne, że aż mi to przez usta nie chce przejść. Że papier toaletowy został zabroniony praktycznie już? Tak, dobrze słyszycie, to nie jest żart. Oni zabronili papieru toaletowego. Ponieważ trzeba chronić drzewa przed wycinką, gdzie większość szarego papieru robi się z makulatury przeważnie, czyli z odpadu, z recyklingu. To rozumiecie? Tak, no pewnie myślicie dalej, że to jest żart. Ja też myślałem, że to jest żart na początku, jak to słyszałem. Ale tak sobie to zgłębiłem i to nie jest żart. Papier toaletowy ma być zastąpiony na razie substytutem ze słomy. No, tą słomę, to wiadomo, co tam w tej słomie będzie, ponieważ te zboża są wszystkie opryskane. Wiecie czym? Więc to tam będzie w środku, w tym, także będzie super to sobie tam podetrzeć tym. Dostaniemy piękną daweczkę do środka od razu. Tych chemikali, wszystkich z pól. Także to jest jedna rzecz. A później, teraz będzie śmieszniej, ponieważ tłumaczą to też, że na wytworzenie papieru toaletowego trzeba zużyć bardzo dużo wody. A później ma być to zastąpione bidetami. Czyli wiecie, to jest coś takiego, że jak coś zrobisz, to później tam ci taki kranik wychodzi i ci opłucze z tego. Czyli będziesz zużywać wody na to. I teraz rozłóżmy to sobie na języku nie chcemy czegoś, żeby zaoszczędzić wodę, ale puścimy coś, że gdzie trzeba będzie dużo wody zużyć, żeby się w ogóle umyć. To jest takie super logiczne, że to się w głowie nie mieści. I teraz najlepsze, co ostatnio im się też bardzo fajnie rypło w tym wszystkim, jak wiecie, bardzo mocno promowane auta elektryczne. Tak, super, na wszystką siłę nam się to wciskało, żeby kupować auta elektryczne, że już w 2035 roku ma być koniec rejestracji aut spalinowych, czy już wtedy nie zarejestrujesz, nie będzie ich i nie wiadomo co jeszcze. Tak, te piękne elektryki, gdzie później człowiek jedzie kawałeczek i musi siedzieć tam kilka godzin, żeby go naładować, bo nie ma słupów, gdzie nie idzie naładować, czy nie wiadomo co. Ja już takich historii widziałem setki gdzieś nakręconych, gdzie ludzie utkwili nie wiadomo gdzie. Czy w zimie gdzieś tam jeździli i na autostradach było zasypane, zrobił się korek i wszyscy utknęli bez ogrzewania, bez niczego i tam tkwili na tej autostradzie. I pomyślmy teraz, jakby wszystkie takie auta były elektryczne, by nie było żadnego spalinowego, to ja się pytam, kto by te auta stamtąd pozbierał, bo nawet laweta by ich w końcu nie dała rady stamtąd pozbierać, a chyba sprzątnięcie z tych aut to by chyba trwało kilka dni, żeby wtedy taką autostradę oczyścić, ale już pomińmy sobie to wszystko.
ponieważ tłumaczy nam się to, że te auta są takie super czyste, nie wytwarzają CO2, który jest potrzebny naszej planecie, bo bez CO2 to nic nie będzie rosło, co potwierdzają też badania, że kiedyś, dawno temu, kiedy było dużo dwutlenku węgla w atmosferze, rośliny rosły dużo, dużo większe, były dużo większe drzewa, były dużo większe inne rośliny, wszystko rosło super, mega, bo jest to po prostu potrzebne roślinom. No ale tutaj teraz się nam tłumaczy, że nie, to nie jest potrzebne i robi się właśnie coś takiego, żeby tego nie było. No i teraz to nieszczęsne auto elektryczne, o którym tutaj mowa w tym wszystkim. Nagle, kiedy wielu ekspertów już o tym mówiło, że produkcja tego auta jest bardziej intensywna, jeżeli chodzi o CO2, czyli dwutlenek węgla, niż zwykłych samochodów, to tego nie brano absolutnie pod uwagę. To była bzdura, tego nikt nawet nie chciał o tym słyszeć. To jest po prostu nielogiczne i tak dalej. Teraz nagle, to było gdzieś jakieś 4-5 dni temu, ta decyzja zapadła, że teraz nagle cała Unia odkręca ten pomysł tego zakazu aut spalinowych. Odkręca to. Już nie będzie tego zakazu prawdopodobnie. Z tego, co już tam wyczytałem, to zostało to zniesione. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że jednak wzięli najnowsze badanie Unii Europejskiej, które pokazuje, że no niestety, ale te auta elektryczne wcale takie elektryczne nie są, ponieważ jak podliczyli ten cały bilans tego dwutlenku węgla na to wytwarzanie i tak dalej, gdzie ja jeszcze tutaj i tak mam jeszcze jedno pewno ale, bo chodzi tutaj o te baterie, że to takie kosztowne jest. Moje ale jeszcze jest jedno, mianowicie tutaj ta bateria nigdy w życiu nie wytrzyma tyle, co wytrzyma silnik spalinowy. Więc tu powinny być policzone dwie baterie, przynajmniej na taki okres życia. Tu jest liczona tylko jedna. I co im wyszło? Wyszło im, że to auto elektryczne jest gorsze od spalinowych w tym bilansie. Dużo gorsze od spalinowych. Najlepiej to chyba wyszła w tym badaniu, chyba wyszedł diesel, jak się nie mylę. Ten nowy ekologiczny diesel to jakoś wyszedł chyba najlepiej w tym badaniu, w tym wszystkim. A auto elektryczne, no to było praktycznie, że na samym końcu, a najgorszy z tych wszystkich to był samochód na wodór. Bo też po prostu źle to jest po wszystko porobione, bo każdy zwykły auto spalinowe da się przerobić po prostu na wodór. To wielu ludzi już pokazało. Mamy tutaj też i Polaka w naszym kraju, który to też już o tym pokazywał, że sam to da rady zrobić. Dziadek przecież żony mojej sam zrobił sobie ten samochód taki na wodę, opisał to wszystko w swojej książce dawno, dawno temu, jak to zrobił, bo był inżynierem i zrobił sobie sam taki samochód. I moi drodzy, to był 1940, 50, może 60 rok. I on sobie zrobił auto na wodór, sam, w domu, w garażu. No, i co w tym było takiego trudnego, żeby to zrobić? Więc no, to po prostu im się całkowicie rypło, więc teraz zaczynają to wszystko odkręcać. Widocznie już się nie dało tego ukryć. Chociaż mi się wydaje, że gdzieś tam kruczek jeszcze gdzie indziej leży i teraz po prostu próbują tyłki ratować. Gdzieś tam na pewno coś jest nabrojone więcej z tym wszystkim, czego jeszcze żeśmy się nie dowiedzieli, co na pewno kiedyś wypłynie. Ale to było logiczne, że to prędzej czy później się stanie. Przecież większość takich podziemnych parkingów i tak dalej, czy promy już nie chcą tych samochodów w ogóle brać na to, ponieważ one się co chwilę zapalały. I później w takim miejscu są problemy z tym. Tak jak mamy w Holandii, ten wielki prom, co się tam zapalił z tymi autami w tamtym roku. Że nie potrafili tego zgasić, już nawet myśleli, żeby ten cały statek zatopić razem z tym wszystkim. No więc gdzie tu logika, jak to się wszystko po prostu zjarało. Także no, to jest ciekawe, ale jeszcze coś ciekawszego. Okazało się, że najlepszym bilansem dwutlenku węgla był samochód na olej roślinny. Tak, samochód na olej roślinny. Ale tutaj trzeba oczywiście lepszej technologii, nad tym trzeba jeszcze pracować, więc pewnie na przyszłość będziemy wszyscy jeździć na olejach roślinnych, gdzie teraz bardzo dużo ludzi, którzy mają starsze samochody na diesla, bo te nowsze tego nie chcą, tam są za dużo różnych problemów, z tym głównie chodzi o tam o wtryski, że się robią zanieczyszczenia na tych common rail i tak dalej, które są,
się robią osady i te wtryski tego nie za bardzo tolerują, mogą się szybciej uszkadzać i to później ma wpływ na cały silnik, ale te stare diesle, to ludzie tankują sobie teraz olej roślinny. To jest nielegalne. Oficjalnie jest to nielegalne, nie wolno tego robić. Ale teraz, co mówi prawo dokładnie o tym? Prawo mówi, że jest to nielegalne, dopóki nie zapłacisz akcyzy za paliwo. Czyli jeżeli teraz sobie zapłacisz akcyzę za to, że chcesz sobie nalać olej roślinny do twojego baku, to wtedy to już jest legalne. Halo? O co chodzi? O kasiorkę chodzi, jakby nie było inaczej. Także jak zapłacisz akcyzę, to wtedy to będzie legalne i możesz sobie jechać na takim oleju roślinnym, jak masz starego diesla. Ale jak nie zapłacisz, to oj, jak cię złapię, to będzie ogromna kara za to, że jeździsz na takim czymś. Czemu? Nie, że zatruwasz naturę, nie, że zatruwasz środowisko, bo to wcale nie o to w tym chodzi, tylko że nie zapłaciłeś akcyzy. Nie zapłaciłeś haraczu za to, że możesz jeździć na oleju rośliny. No jak go zapłacisz, no to już to paliwo nie będzie takie tanie i już ci nie będzie taniej wychodzić niż zwykły diesel, to może nawet jeszcze i drożej cię wyjdzie. Także jak widzimy, jak czegoś nie rozumiemy, to po prostu trzeba podążać za pieniądzem. Tak zawsze było i zawsze chyba tak będzie w tym wszystkim. No i tych takich dziwnych przepisików jest po prostu coraz więcej w tym wszystkim, gdzie ja czasem naprawdę łapię się za głowę i zastanawiam się, kto tam pracuje. Ktoś, komu się co totalnie nudzi, czy podstawówki nie skończył, czy co. Ja nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ale te pomysły to naprawdę są niesamowite. Niektóre to mi naprawdę nawet przez usta nie chcą przejść, jak to słyszę. Wielkie ratowanie klimatu. Jedziemy teraz wszyscy przywódcy wszystkich krajów. Lecą swoimi prywatnymi odrzutowcami po to, żeby się spotkać. Jak taki odrzutowiec wypluje więcej tych zanieczyszczeń, niż ileś tam samochodów przez cały rok. No, nie, to jest po prostu jedna wielka hipokryzja. Głowa mała. W każdym bądź razie, według mnie jest plus, że im te elektryki nie przeszły, ponieważ ja osobiście nigdy w życiu bym takiego auta nie chciał. Nie chciałbym takiego auta. Raz, że te ich dystanse jeszcze w zimie, nigdzie tym nie zajedziesz, bo w zimie pokazywali tutaj ludzie, robili filmy, jak z tego zasięgu się robiła połowa zasięgu. Mało tego, w Niemczech zaczęto wytaczać sprawy tym producentom samochodów elektrycznych. Tak, ludzie zaczęli im sprawy wytaczać, bo się okazało, że w zimie mieli tylko połowę kilometrów do przejechania, niż którą gwarantował producent. Bo wiadomo, tak z telefonem, jak wyjdziecie przecież na zimno, zostawicie go, to zaraz bateria wam padnie. I tak samo jest z tym samochodem. W zimie ma o połowę mniej energii, pomimo że jest naładowany. I tutaj posypały się sprawy i te ludzie je wygrywali, ponieważ się okazało, no, że jest tam tylko taki malutki procent, gdzie producent może się zachwiać, czy to przy spalaniu, czy właśnie przy tych kilometrach. A tu była połowa. Więc ludzie pięknie ich tam dojechali i poleciały sprawy na ten temat. No i w sumie pięknie, nie? A z drugiej strony nie chciałbym też takiego samochodu, bo według mnie jest to pułapka. Ja widziałem, jak to się zapala. Kiedy, nie daj Boże, jedziesz takim samochodem i on by ci się zapalił, nie masz najmniejszych szans, żeby się zatrzymać i z niego wysiąść, ponieważ no to ogień jest chwila, moment od razu tutaj. A to jest takie gorące, że nie masz szans, żeby z tego się wydostać. Jesteś po prostu zamknięty w środku. Nawet jakby ci się tak chyba zapalił, jakbyś stał w miejscu, to nie wiem, czy byś zdążył wyjść. Ponieważ to nie jest taki zwykły ogieniek jak z zapałki, tylko to jest naprawdę no, mocny ogień, który tam stąd bucha. Bardzo gorący. I którędy chcesz wyjść? Jak ze wszystkich stron auta masz nagle wielki ogień i siedzisz w środku jak na grillu. Nie masz jak wyjść z tego. Dlatego ja bym nigdy w życiu takiego auta nie chciał. Nawet jakby mi go za darmo dawali, czy jeszcze dopłacali do niego, to bym go nie wziął. Chyba, żeby mi go tak dali, mógłbym go od razu sprzedać. To bym go może wziął. Ale jakbym miał nim jeździć, czy nawet do niego wsiadać, nie chciałbym do tego samochodu wejść i cokolwiek z nim robić. Ponieważ to jest po prostu według mnie... Ktoś tu się mocno przetegował. Te baterie musiałyby być całkiem inaczej skonstruowane, to wtedy może by to miało sens. Tak jak ta nowa bateria, którą teraz wymyślili. Czekaj, gdzie oni ją wymyślili? W Chinach chyba ją wymyślili. Bateria, która bez ładowania będzie ci telefon obsługiwać z 50 lat.
Tak, coś takiego wymyślili. Dość ciekawe. Ciekawy temat. Ona chyba już jest wprowadzona na rynek, także no. Jakby tam taka bateria była na przykład w takim samochodzie, to było pięknie, ale co? Nikt by znowu nic nie zarobił. O to w tym chodzi. Tu jest problem. Dobra, nagadałem się, moi drodzy. Ja wam życzę wszystkim miłego poniedziałku. Życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.